Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W szczególności witam wszystkie osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą może bardziej interesujące niż te, które były. W dzisiejszym odcinku będę robił bakistę. Mam zamiar zrobić bakistę, wypolerować ją maszyną. Już trochę zacząłem ręcznie, ale spróbuję to zrobić maszynką oscylacyjną czy jakoś coś takiego. Alufoxa jeszcze nie zrobiłem, nie skończyłem, dach nie zrobiony. Ale to też zrobię, bo już dzisiaj, bo nie wiem, zmieniłem koncepcję. Nie będę robił klejem Bonaterm, zrezygnowałem z tego. Moja krawcowa powiedziała, że się nie nadaje. Także użyję kleju, już Wam pokazuję. Użyję kleju takiego. Krawcowa powiedziała, że jest super, bo no nie trzeba się bawić tym pędzlem. Także zobaczymy, co z tego będzie. I to jest klej przeznaczony do tapicerki, wykładzin w samochodach, jachtach, kempingach. Także może to będzie lepsze niż ten Bonaterm, bo Bonaterm niby jest silikonowy i to wszystko się może odkleić. Jeszcze nie odkręciłem dachu. Próbowałem tutaj odkręcić te śruby, ale no, we dwóch z kolegą próbowaliśmy i nie da się ich odkręcić, także muszę to ciąć. Zacząłem robić koła. Zacząłem robić koła. Tutaj już wymieniłem całe koło. Wykręciłem, bo tutaj była 12, z tamtej strony była 13, a będą same 12. I dzisiaj zdjąłem te opony, zrobiłem test. To w dalszej części zobaczycie, będzie test niespodzianka. I pojechałem do kolegi wulkanizatora, zrzucił mi opony z tych felg. Z jednej, bo jedna się nie nadaje do niczego, bo w miejscu, gdzie wychodzi zawór, jest gnita, że aż wylazła dętka. No i z czterech felg wybraliśmy dwie najlepsze, które założę, wypiaskuję i założę na przyczepkę, a z jednej zrobię koło zapasowe. I w tym momencie biorę się za demontaż listw. Zdemontuję tą listwę na pokrywie, zdemontuję zamek. Zamek idzie do wyrzucenia, bo mam już nowy. Znaczy to osłonka zostanie, a sam zamek pójdzie do śmieci. To się w ogóle nie trzyma, jest oberwane. Także to wszystko poodkręcam i dzisiaj spróbuję zeszlifować bakistę i zobaczymy, jak to będzie szło. Także zapraszam do oglądania. Mam odkręcone koło. Tak jak patrzyłem, opona jest 17 tydzień 2004 rok, także trochę wiekowa. Jest to nawigator wielosezonowa. I wpadłem na pomysł, opona nie jest taka tragiczna, no ale zobaczymy, co z niej wyjdzie, bo wpadłem na pomysł napompować w nią, zaraz Wam pokażę, tu mam troszkę bajzel, nabiłem na kompresorze prawie 9 atmosfer i mam zamiar wpompować w tą oponę 9 barów, zobaczymy, co się stanie, czy wybuchnie, czy wytrzyma. Zobaczymy, jak tyloletnia opona spisze się pod tak wysokim ciśnieniem. Dzisiaj zamierzam zdjąć opony i może zacznę się brać za piaskowanie tych felg. Znalazłem jeszcze jedno koło, całe koło felga z oponą, już bez powietrza. Ta jest jeszcze starsza niż ta pierwsza nawigator, która była na przyczepce, ale niestety nie potrafię odczytać daty produkcji, bo jest tylko taki numer 298. Nie wiem, co on oznacza, ale też zobaczymy, czy wytrzyma 9 atmosfer. Także opona jest bardzo słaba. Pająk? Dobra, bierzemy się za opony. Wymyśliłem coś takiego, że pistolet związałem drutem, no bo nie będę stał przy tym. Odkręcę zaworek, zapnę pistolet i samo będzie się pompowało na 9 atmosfer.
Zobaczymy, co się stanie. No i dobra, kamerę mam odstawioną jakieś 2-2,5 metra, może na 3 od opony i podpinam powietrze. Tu najprawdopodobniej pęknie dętka, bo dziura ta przy zaworze, o właśnie, już pęka. Podpinamy drugą. Jak widzicie, 9 atmosfer nabite. Nic się z tym nie dzieje. Ani nie wybrzusza. Troszkę boję się podejść, bo jak strzeli, to krzywdę może zrobić. No ale stara opona. No, data, no nie wiem, no na pewno ma ponad 20 lat. Dętka. 9 atmosfer wytrzymuje. Wypiąłem wąż, poprawię manometr. Postawię go w moją stronę, żebym widział, ile jest ciśnienia. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy widać, ile jest, ale na maksymalnym zoomie przybliżyłem. Mi akurat słońce świeci, wyświetlacz, także nie bardzo wiem, ile jest, ale kompresor się włączył, także poczekam, niech kompresor się nabije do końca. Jak się nabije kompresor, to przerywam test. No i dobra, kompresor się wyłączył. Także jest maksymalne ciśnienie, ile mój kompresor może nabić, także 9 barów. W starej oponie kompletnie nic się z nią nie dzieje. Także przerywam test. I zobaczcie, kompresor nabił 9,5 atmosfery. Także opony, Dębica Polska, super. Powiedzmy. Powiem wam, że chyba przerywam pracę, bo no nie ma możliwości. Jest tak gorąco. Pot się leje, kapie. Ze mnie zobaczyłem. Wyczyściłem bakistę. Samą pokrywę, bo dolna część jest w miarę. Tutaj są tylko dwie dziury. To podczyściłem. Wyczyściłem papierem 80. Jest gładziutkie. Te wszystkie pęknięcia troszkę tak rozdarłem śrubokrętem bardziej, żeby były głębsze, żeby tutaj powpychać szpachle. Tutaj to, które są konkret. Wziąłem już się za szpachlówkę. Szpachlówkę będę używał coś takiego. To jest szpachla z buknem szklanym. Ona wygląda tak. Także teraz to zamieszam. Dodam utwardzacza. I będę szpachlował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaszpachluję to i dzisiaj kończę. Może wieczorem jeszcze coś zacznę robić. No i dobra, szpachlówkę mam rozrobioną. Taka bardzo rzadka jest, ale zobaczymy. Może rzadsza głębiej wejdzie. Kurczę, kapie mi pod czoła. No i tak próbujemy to wciskać w te dziury, tak? Skończyłem szpachlowanie. Powiem wam, że pierwszy raz to w życiu robiłem taką szpachlą i nie jest to wcale takie łatwe. Może dlatego, że pogoda jest, no tak jak mówiłem, jest na pewno około 40 stopni w garażu. I tutaj poszpachlowałem te duże dziury, te takie malutkie. Tego typu nie będę szpachlował, bo to zaleję farbą. Za godzinę przyjdę, to już jest nieźle zaschnięte, także za godzinę przyjdę, to przetrę papierem ściernym i zobaczcie, wszystko poszpachlowałem, przytarłem. W momencie to wyschło wszystko. Później drugi raz jeszcze poszpachlowałem, bo były niedociągnięcia. Teraz tutaj jest w miarę idealnie. Wiadomo, nie musi być to tak znowu pięknie, ale też jak już robię, to w miarę, żeby to jakoś wyglądało. Także mam poszpachlowane w przeciągu godziny.
szpachla szkła na tej taczce. I teraz postanowiłem zrobić, kupiłem taki spray, podkład do malowania felg. I tym podkładem pociągnę wierzch bakisty, a na to później pójdzie biały lakier. Tutaj na sprayu jest napisane, że do każdego tworzywa, tworzyw sztucznych, metali, drewna, wiąże się z innymi lakierami, także myślę, że nie będzie problemu. Także teraz biorę się za odtłuszczenie tego, no i za malowanie. Zobaczcie, co wyszło. Pomalowałem, to wszystko wyschło dosłownie w 10 minut, w 5. Ale myślałem, że te wszystkie pajączki, które są widoczne, to farba zakryje. Niestety nie. Także wszystko teraz zrobiłem. Szlifierka kątowa. Coś takiego wszędzie, gdzie te pęknięcia były. Zobaczcie, wszystko przeskrobałem. Tarcza z drobnym kamieniem do metalu i tam, gdzie wszystko było pęknięte, gdzie widać te pęknięcia było, to porobiłem takie dziurki głębokie, no dosyć głębokie, nie są mocno głębokie, i teraz w te dziurki ponapycham jeszcze raz szpachli i dopiero wtedy to jeszcze raz zeszlifuję i wtedy powinno to lepiej wyglądać, bo tak to przy tym podkładzie jeszcze bardziej było widać te pęknięcia, no i kiepsko to wyglądało, także dziurki porobione, no i już poszpachlowałem, a już zostawiam do jutra, jutro to podszpachluję, bo dzisiaj już jest dosyć późno, już jest koło 8 godziny, ale jeszcze dzisiaj mam przygotowany dach i akurat wyjętą szlifierkę kątową, co rozszlifowywałem dziury, to odetnę dach, bo no niestety nie mogę go odkręcić, także wezmę szlifierkę i podcinam śruby. Jutro go spróbuję zdjąć i no i jutro mam w planie zrobić alufoksa na dachu, skończyć już w 100% alufoksa, mam już ten klej, także skończę alufoksa, jutro jest piątek, w sobotę, w niedzielę dam mu przez sobotę trochę odpocząć temu klejowi, odparować, a w sobotę zacznę już kleić pewnie wykładzinę. I zobaczcie, dach już zdjąłem, mam słoneczko. Także dach zdjęty, mogę jechać z alufoksem. Jeszcze muszę włożyć tą część podłogi, żeby patyki takie podocinam, żeby podpierać tego alufoksa, żeby mi się to nie podklejało, żeby dobrze wysiał klej. Ale zobaczcie, co jeszcze sobie wymyśliłem. Może sprytnego, może nie. Tutaj, z tej strony za szafą, chcę zamontować kawałek blachy, tak jak teraz jest w tym momencie. Tylko nie wiem właśnie, czy dać go pod alufoksa, jak mi zostanie alufoksa, to oderwę i wkleję pod spód blachę. A z tej strony magnes. I ten magnes, no to jest akurat taki dość silny, neodymowy. No za dobrze to nie trzyma, ale i ta blacha też jest taka obróbka do dachu. I tutaj na ten magnes będę chciał przykleić halogen, lampkę jakąś, że jak będziemy na zewnątrz w przedsionku czy w czymś tam, to tutaj będzie wisiała lampka na, będzie cała blacha z tamtej strony i gdzieś, gdzie się przyczepi magnes, tam będzie. Gdy albo nawet jak zrobimy pranie, tak, to można powiesić sznurek i na to powiesić pranie. Także coś takiego sobie wymyśliłem. Zobaczymy, czy to zda egzamin, jak znajdę inną czystą blachę, grubszą i będzie się lepiej trzymała, to zrobię. Jeżeli będzie tak, jak jest, no bo to jest dość silny magnes. No, tak lekko też go nie odrywam. No ale jak dam tutaj lampkę, to no kurczę, trochę siły trzeba użyć. Także może lampka się utrzyma. No zobaczymy. W każdym razie coś takiego sobie wymyśliłem. Także dobrze, na dzisiaj to, co widzieliście, zrobiłem tą bakistę,
poszpachlowana, schnie. No to już na pewno wyschło. No już wyschnięte, już można zacierać. Ale mam odcięty ten dach. Dach leży tutaj do mycia, ale umyjemy go, coś tam z tego wyjdzie. No i jutro no, z tym Alufoxem będę walczył. Mam nadzieję, chociaż jestem sam, bo ani ze mną nie ma. Samemu będzie trochę ciężko. Ale no, spróbuję, bo ten klej przeczytałem, że potrzebuje na odparowanie około maksymalnie 60 sekund. Także dosyć szybko działa. Można od razu siuknąć, przykładać. Także to będę mógł zrobić sam. Z po prostu etapami. Siuknąć, podkleić, przycisnąć. Krok dalej. A tym bonatermem trzeba wszystko wysmarować, odczekać 10 minut, no uciążliwe i nie bardzo mi się podobała praca tym bonatermem. Bonaterm A+, coś takiego chyba używałem. Już nie pamiętam, bo dałem ogłoszenie na grupę niewiadówkową i klej sprzedałem w przeciągu 5 minut. Także pozdrawiam Karola, który kupił ten klej. Dziękuję zresztą, że go wziąłeś.